na scenę poproszę burmistrza Głubczyc. Proszę Państwa, ktoś mi doradzał, żebym przyszedł tu w gumakach i tym roboczym ubraniu, ale udało się przebrać, żeby przywitać Was tutaj, naszych mieszkańców, na Dniach Głubczyc. Ich dachte, dass ich werde hier in einem Gummistiefel kommen, weil heute haben wir so eine Krise mit dem Wetter. Aber in alle heutige Bewohner und unsere Gäste in Głubczycy zu begrüßen. Proszę Państwa, bardzo się cieszę. Witam wszystkich mieszkańców na Dniach Głubczyc. Mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich nas dobra zabawa. Und jetzt werden wir beginnen das, was wir heute vorbereitet ist. Und hoffen, dass jeder wird hier froh sich fühlen. Te dni są szczególne dla nas, ponieważ gościmy bardzo liczną delegację z naszego partnerskiego miasta w Niemczech, z Rockenhausen. Około 100-osobową grupę mieszkańców Rockenhausen, których serdecznie witam. Und besonders möchte ich begrüßen die Gruppe aus Rockenhausen, das zu uns kamen über fast 100 Personen, also herzlich willkommen an alle. Serdecznie witam pana burmistrza Karla Heinza Zibalda, który jest tu z nami, który już nie pełni funkcji burmistrza, ale to on rozpoczął naszą współpracę. Serdecznie go witam. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Kuhlmann. Der hat der Bürgermeister Sebald am Anfang, weil er hat angefangen die Partnerschaft zwischen Głubczycy und Rockenhausen. W tej chwili poprosiłbym na scenę pana burmistrza Kuhlmana, aktualnego burmistrza, który podtrzymuje tę dobrą naszą współpracę, żeby powiedział do naszych mieszkańców parę słów. Also jetzt bitten wir Herr Bürgermeister Kuhlmann hier auf der Bühne, weil er weiterführt die Partnerschaft zwischen unseren Städten. Ja, guten Tag, sehr geehrter Herr Bürgermeister Grupper, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier im Namen der Verbandsgemeinde Rockenhausen Sie begrüßen darf. Dzień dobry. Szanowny panie burmistrzu Grupa, szanowni państwo. Witam serdecznie w imieniu gminy Rockenhausen. Cieszę się za wasze. Und ich freue mich sehr, dass heute zwei Vorzeigegruppen aus unserer Verbandsgemeinde heute hier auftreten können. Bardzo się cieszę, że dwie szczególne grupy kultury muzycznej z naszego regionu, z naszego miasta dzisiaj tu są. Wir sind stolz auf diese beiden Gruppen, auf das Akkordeonorchester, was hier beginnen wird, und die Gesangvereinskapelle. Jesteśmy dumni z naszej grupy, z naszej kapeli muzycznej, ze zespołu akordeonowego Kaipe. Weil sie Musik auf hohem Niveau bieten und in unserer Heimatgemeinde viele Veranstaltungen musikalisch umrahmen. Ich muzyka na wysokim poziomie otacza liczne imprezy w naszym regionie. Ihr Repertoire umfasst ein breites Spektrum von Klassik bis hin zu moderner Pop- und Rockmusik. Ich repertuar obejmuje szeroki zakres, zaczynając od muzyki klasycznej do nowoczesnego popu i muzyki rockowej. Und das Konzert bringt auch ein Stück deutscher Kultur hier auf die Bühne in unserer Partnergemeinde. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert przyniesie również odrobinę kultury niemieckiej w ramach partnerstwa. Im letzten Jahr ist diese Idee für den Besuch hier entstanden und ich freue mich, dass es jetzt direkt geklappt hat. Do pomysłu na wizytę doszło w ubiegłym roku w Rockenhausen. Ich danke dem Orchester für diesen wichtigen Impuls bei der Begegnung unserer Gemeinden. Durch solche Ereignisse wird das Band der Freundschaft zwischen den Menschen noch fester geknüpft. Dziękuję orkiestrom za ten wspaniały impuls w spotkaniu między naszym społeczeństwami. Właśnie przez takie wydarzenia rozszerza się przyjaźń między mieszkańcami tych miast. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Auftritt bei der Gruppen und der Leitung von Heiko Opp. Dankeschön. Dziękuję bardzo i życzę przyjemnego koncertu pod kierownictwem Heiko Opp.
Proszę Państwa, Dni Głupczyc już się zaczęły, ale żeby formalności stało się zadość, ogłaszam oficjalne otwarcie Dni Głupczyc. I oczywiście polecam te dwie orkiestry, ponieważ ja już miałem okazję je wcześniej słuchać. I nieoficjalnie mogę powiedzieć, jeżeli nasz Big Band z Szkoły Muzycznej się zgodzi, to na przyszły rok pojedzie do Niemiec, bo pan burmistrz Zibald takie zaproszenie mnie przynajmniej wystosował. Also unser Konzert ist schon geöffnet, aber mache ich schon nach offizielle Öffnung. Und der Bürgermeister Kuhlmann, Sebald schon wieder, habe ich verkehrt. Herr Bürgermeister Sebald hat uns, ja, unsere Kinder aus unserer Musikschule eingeladen, wenn die werden auch so gut wie heute spielen weiter. Thank you.
Thank you.